Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z gry Sherlock Holmes Crimes and Punishments. I co, kontynuujemy sobie naszą sprawę. Ostatnio sprawdzaliśmy tą chatkę, w której znaleziono te zwłoki i mieliśmy coś teraz zrobić, ale nie pamiętam co, jakąś wizualizację, coś, kurczę, nie pamiętam, coś mi świta, ale nie jestem przekonana co, także zaraz się dowiemy. Urządź zasadzkę, przepraszam, zasadzkę musimy urządzić tutaj z naszym panem inspektorem. Czyli, że co tu? This window is locked from the inside. Nie. Any attempt at a break-in. Tam za dom nie wejdziemy przecież. Więc co ty godasz, Lestrade? Pod oknem za chatą Careya. A, tędy, okej. Czyli tu. No dobrze, skoro tak. A ja sobie powinnam to czytać, bo to są podpowiedzi. Dobra. Czyli co, pewnie już noc. I robimy zasadzkę, ludzie. No i co? Did you hear that? No, ktoś tu majstruje przy zamku. No, dzień dobry. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Nie, nie tędy. Czy on ucieka, czy nie? Nie, dobra. Myślałam, że będzie pościg jakiś o tu. Sorki. You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you, I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here waiting for you. Mm-hmm. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but I. Yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. No to na pewno jest pomyłka. Enough. Bo to jest zbyt proste. You're coming with me to the yard. But in light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful. No, myślę, że jednak się do czegoś przyda jeszcze, Sherlock. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. No dobra. Nie, on na pewno tego nie zrobił. co my tu mamy? Aha, mamy do Scotland Yardu pewnie się wybrać, nie? Tak myślę. No, zbadaliśmy już miejsce morderstwa. I co? Mamy jeszcze jakieś zadanie? Dowody, dokumenty, dialogi. No nie. To lecimy. Przesłuchać tego łebka. Do Scotland Yardu. Przeszukaj rzeczy osobiste. Dobrze, czyli najpierw mamy przeszukać jego rzeczy, tak? Tylko w magazynie. Gdzie tu jaki magazyn z dowodami? Siemka. Aha, tam mnie je wpuścisz, rozumiem. Staff room. Evidence room. To będzie tu. I gdzie są jego rzeczory?
O, na wierzchu oczywiście. Okej, okay, notatniczek. Może jakieś te, Boże, inicjały, nie wiem, chustka. Aha, nie tym, co my tutaj mamy napisane. To będziemy u nas pewnie przeglądać w archiwum. I co? I to wszystko? Co tu się stało? Ukończono, dobra. To teraz pewnie mamy go przysłuchać. Mamy tutaj jego pierścień. To nie, to nóż z miejsca zbrodni, to nie. Dobra. To co, wychodzimy. I teraz tak, trzeba go przesłuchać, tylko gdzie on? Tutaj? Tak pod nosem? Nie, co to było? Nie no, do, po co my tu możemy wejść? Ja nie chcę tam schodzić w sumie do kostnicy, po cholerę. Tędy. I co? I czy to jest on w ogóle? Nie wiem, nie, chyba nie. Nic tutaj nie możemy zrobić. A, tu siedzi, dobra. No zacznijmy od noża. The sea knife was found near Carrie's body. Tell me, Mr. Nelligan. Did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Notes. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. No teraz to robisz po prostu to w swoim niekorzyść, że nic nie mówisz, więc... The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from. Pewnie jakiegoś jego ojca czy coś. A będziemy teraz robić portret. No dobra. Zniszczona czapa. Chuda szyja, okej. Okay. Łatka. No, poranione ręce ma. I jeszcze coś z tej strony może. Ozdobne guziki. O, 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 tu coś mieliśmy. Kosztowny materiał. Takie dziwne kombo trochę, nie? No i co? Nie, nie, co... Coś schrzaniłam, kurczę. No ukończono portret postaci, no i co? Wyjdź. Aha, Boże. Lol. Ku. No o grawerunku już gadaliśmy przecież.
Wybierz prawidłową odpowiedź. No dobrze. Mr. Milligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Aha, dobra. Kurtka ojca, o. No, Mr. Milligan. Właśnie. That the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. No tak. You don't seem to me to be a rich man, Mr. Milligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. Uh-huh. Was your father gone and taking with him the family's wealth? Tak też, kurczę, myślałam. Manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. No, brawo. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. No dobra, ale co to już? Aha, B. Dobra. Będziemy łączyć wątki. No co? Notatnik. Dokonano kilku prób włamania, aby zdobyć notatnik, który leżał w kałuży krwi ofiary. To dowodzi winy osoby, która starała się odzyskać go w ten właśnie sposób. No, nie byłabym taka pewna. Nie byłabym taka pewna. Czy tutaj coś się da zrobić? Próby włamania, szybkie działanie? Nie. Odznacz mi to. To może przybity do muru, szybkie działanie. Okej. Okay. Musimy się dowiedzieć, czy niewyszkolony człowiek potrafiłby przebić ciało dorosłego mężczyzny harpunem. Kurczę, on w sumie przy rybach pracuje. Więc... Aha. Czyli co, wracamy na chatę w tym momencie? Dobra, tutaj mamy... Aha, Milligan ma 19 lat, wychował się w bogactwie, ale kiedy 10 lat temu zniknął jego ojciec, on i jego rodzina popadli w biedę. Zarabiał pieniądze oczyszczając ryby, mimo tak długiej i ciężkiej pracy fizycznej, John ma słabe mięśnie. Dobrze, przygotuj się do eksperymentu z harpunem. A jak mam to zrobić? Watson z przyjemnością pomoże. No to... Nie, ups, nie ten guzik. To co, musimy chyba wracać na Baker Street. Tam pewnie jest Watson. Mam nadzieję, że się nie mylę. No chyba tak. Tak myślę. Zaraz zobaczymy. Dedukcje. Aha, to jest to. No na razie tego nie potrzebujemy tu. Wszystko połączyliśmy, co mogliśmy. Chyba. I lecimy. Tylko czy Watson faktycznie tutaj jest? Bo ja nie pamiętam, kurczę, gdzie myśmy go zostawili. Jest, dobra. Siema, Watson. Pomożesz mi? Spot of wailing, Watson. Would you care to take part? Are you serious? Yep. No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. Czarnego Piotra. Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow. Ja też nie. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. Ah, fui. I believe. Do you want to slit some more pig's throat? Nie, proszę, nie. No. Uff, dziękuję. Goodness for that. I wish to nie, Sherlock. Tak, zgadzam się z Watsonem. Oh, Jesus. Okropieństwo. One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. No wspaniale. Dobrze. Czyli co? Rzeźnik, to rzeźnika. Czym jeszcze będziemy? Gdzie to było tutaj?
Czyli najpierw musimy jechać specjalnie po harpunę na drugi koniec miasta. Ech, no wiecie co? To znaczy... Zaraz, czy w sumie nie powinni go zabrać do Scotland Yardu jako dowód? Czy coś? Bo ja teraz nie jestem pewna, czy on tutaj będzie. Przecież to jest dowód w sprawie. Biegiem, Sherlock. Czy to było tutaj? Czy to jest ta chatka? Tak, to jest ta chatka, więc nic nam to nie da, bo ona jest zamknięta. Możemy z nią pogadać? Kurczę, no to pewnie w Scotland Yardzie. Czy Peter palił dokumenty osobiste? A dlaczego jeszcze? Nie dokończyliśmy gadki z nią wcześniej? Tylko po co nam to teraz? Chyba wcześniej za szybko nam poszło i nie zdążyłam jej zadać jeszcze tych dwóch pytań. Dziękuję pani. No dobra, ale to raczej nie zmienia faktu, że nie będę mogła tutaj wejść, prawda? No nie. Znajdź harpun. No to słuchajcie, ja myślę, że on będzie w Scotland Yardzie, no z dowodami. Może właśnie w tej kostnicy czy coś? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Du, 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 du. Mam nadzieję, że to tutaj, bo jak nie, to, to nie wiem. Nie mam w zasadzie nic tutaj napisane. Napisanego z boku. Evidence room. No nie no, harpun by tu leżał. Bez jaj. Tu są raczej rzeczy osobiste, nie? Kurczę, powiem wam, że ja nie wiem, co tu jest. Inspektor. Nie, to jest. No to zejdźmy do tej kostnicy, ale. Ale nie wiem. Tu mamy ciało, ale harpuna nie ma. No on przecież powiedział, że on może znaleźć jeden w chatce, ale tam się nie da wejść. Czekajcie, ja bym chciała... Dialogi. Jeden z harpunów na ścianie w chacie Czarnego Piotra. Kim jest Czarny Piotr? Czy to jest ten typ, co zginął? Dlaczego on tego nie mówi? Peter Carey. W noc zabójstwa Czarnego Piotra. No to... Ale nie możemy wejść do tej chaty. To nie kumam. Jeszcze raz? Dobra. Oj kurczę, będziemy się błąkać, słuchajcie, w całej mapie. Nie mam pojęcia, gdzie to może być. Chyba, że musimy wejść tam do domu i wziąć klucz do tej chaty, czy coś? No... Ha. Nie wiem, kurczę. Nie mamy żadnej podpowiedzi, w sensie zadanie nam tu nie wyskoczyło. Do domu tak o sobie możemy wejść? No nie możemy. A, Boże, bo ja poszłam nie tam, gdzie trzeba, jestem głupia, ja poszłam do tamtej chaty, a... Ach, Chryste, Panie, nieważne. także tak. Tak wspaniale gram w gry, moi drodzy. O, te, po co? Nie, dobra. No to co, bierzemy. On tu dalej wisi, no bez jaj. Serio go tak zostawili? Przecież to jest bardzo dziwne. Ale okej, to nic, spoko. On sobie tak wisi dwa dni, czy tam nawet trzy. O fuj, fuj, fuj. No cześć Watson, co tam? Też nie jesteś zachwycony, nie? No właśnie. Będziemy sprawdzać, czy niewyszkolony człowiek jest w stanie przekuć świnie harpunem. Okej.
Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise yet. Holmes, you should aim for the... Oh my gosh. In order to perform the most reliable test. Holmes, you should try to aim better. Oh my gosh, dobra. As hard as you can. Dobra. Wstrzymaj oddech. No, już trochę lepiej. O! Ale za słabo. Nie kumam tego, słuchajcie. Nie rozumiem. Przecież trafiłam w to. O! Perfekt. Nie wiem, jak to zrobiłam, ale ważne, że się udało. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand. Niech ci będzie, że luck. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses. Oczywiście. Very well, but please hurry. Of course. Oczywiście. Dobrze. Co my tu dalej mamy? Przybity do muru, wymagana siła. Siła przeciętnego człowieka nie wystarczy, by przybić harpunem klatkę piersiową dorosłego mężczyzny i przybić go do muru. Przyda się też spora dawka umiejętności. Współpraca dwóch mężczyzn może przynieść takie same rezultaty. Istnieje możliwość, że niewyszkolony człowiek mógł przybić. Wiecie co? Myślę, że jest to możliwe. Zaznaczmy to w ten sposób, bo wiecie, w przypływie adrenaliny czy coś, myślę, że można było to zrobić, więc jak najbardziej. Dobra. Peter Kerry nie palił. Próby włamania. Nie, to nie. Nie. Nie, już nam się chyba tutaj nic nie łączy. No dobrze. Co my tutaj dalej mamy zrobić? Aha, przeszukaj archiwa. Tak? Tak? Dobrze ja kminię? Spadnę, więc gra rolę. Dobra, wydaje mi się, że musimy zbadać ten pier... Nie w Scotland Yardzie, shit. Mogę to wycofać? Ja chcę na Baker Street do naszego archiwum. Ale nie wiem, czy to się udało teraz, czy to przeskoczyło. No, szybciej, hallo. O rany, jak długo jedziemy, no. Czyżbym coś zawiesiła? Dobra. Gdzie nas przywiozło? Baker Street, okej. Okay. I gdzie my tutaj mamy to archiwum? Bo oczywiście nie pamiętam. Pewnie w pokoju Sherlocka, no bo dlaczego by miało być w pokoju Watsona, prawda? Pokój Holmesa, toaletka, nie, a jednak nie, to nie u niego w pokoju. To gdzieś tam w tym głównym. Encyklopedia, okej, okay, poszukajmy. Sztuka architektury, ale gdzie ja mam to znaleźć? Osiemdziesiąty trzeci. Ha. Nie wiem, ekonomia miejska. That is not the one I need. That is not. That.
Dobra, idziemy na pałę, słuchajcie, bo nie wiem. Ale podejrzewam, że to też nie. To też bez sensu. Może tu też nie. Medycyna? Oh my gosh, no to jest wszystko bez sensu. Botanika też totalnie bez sensu. Wybaczcie, kochani, to cięcie, ale telefon miałam. Właśnie, ja w ogóle zapomniałam, że ja tu mogę sobie przewijać. No i oczywiście będzie tu pewnie chodziło o gazety. Fenian. A po kolei może. A, Dawson and Nelligan, o właśnie. Dobrze, fundusz inwestycyjny Dawsona i Nelligana bankrutuje, Nelligan znika. Fundusz inwestycyjny Dawsona i Nelligana, regionalna instytucja bankowa z siedzibą w Cornwalli, ogłosi upadłość w wyniku znacznych strat odnotowanych w portfelu pożyczek i zostanie poddany likwidacji. Dobra, jeżeli chcecie sobie przeczytać, to zapauzujcie, ja sobie tak pi razy oko to przejrzę. Zniknął w tajemniczych okolicznościach, jest poszukiwany, okej. Czas go o to spytać, tak? Czyli podejrzewam, że musimy lecieć z powrotem do Scotland Yardu i jeszcze raz z nim pogadać. No to sru. Czy coś nam tu nowego się pojawiło? Wskazówki? Nie. Nic tutaj nie mamy, więc na razie to by było tyle. Dobra, jesteśmy z powrotem w Scotland Yardzie i suniemy szybciutko do naszego więźnia. To było tutaj, nie? I tutaj. Dawson i Nelligan. Heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believed that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. No dobrze, ale jaki to ma związek? Joshua Nelligan and Peter Carey were in Norway. There is definitely some connection between... Okej, w ten sposób. To panowie się pewnie znali. Sprawdź dzienniki pokładowe. Dzienniki pokładowe z 83. Tylko teraz tak. Dzienniki pokładowe, czy my je mamy ze sobą? Tak. To znaczy nie. Ja teraz nie wiem, czy one są w tej chatce. Tam, no wiecie gdzie. No, na miejscu zbrodni, tu. Kurczę. Czy znowu archiwum? No nie, no gdzie w archiwum mielibyśmy jego? Bez sensu, nie? Dobra. Ryzykujemy, to polecimy tam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Coś mi właśnie jedzie pod oknem. Jezu, co to jest? Strać się! Matko jedyna, dobra. Mam nadzieję, że nie przebija to za bardzo. Dobra, polećmy szybciutko do tej chatki. Dzienniki pokładowe. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Okej. Dobra.
Log notes for July. Nothing special. A zaraz, tu. Log notes. Okej. Lipiec. O, wyrwana strona. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in the whale hunt campaign. Okej. Okay. Czyli tak, mamy nowe zadanie. Wiggins może pomóc w poszukiwaniach załogi statku Sea Unicorn, powinien kręcić się po Baker Street. Okej, okay, ale my już sobie zaczniemy to zadanie wykonywać w kolejnym odcinku. Już chyba mi wyszło ponad pół godziny nagrania. No to co, słyszymy się w takim razie w kolejnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. Wiem, że strasznie lamię i mnóstwo rzeczy omijam, no ale może się wyrobię. Dajcie szansę. Dobra, no to do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa.